Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kamstar, a dzisiaj omówimy sobie wbijanie levela w Fortnite. Dużo osób zadaje mi pytanie: Kamstar, jak tak szybko wbijesz 220 level, jak tak szybko wbijesz 100 level, jak tak szybko wbijasz levele, bo codziennie wbijasz właśnie po level bądź kilka. A ja zawsze odpowiadam, że właśnie nie kupuję żadnych leveli, nie kupiłem pakietu powiększonego i w tym materiale chciałbym wam przekazać całą moją wiedzę na temat wbijania leveli i jest to po prostu odcinek, jak szybko wbiłem 220 level, dlatego że ja 220 level mam już od dosyć długiego czasu i po prostu już nie robię misji, a jak widzicie i tak ten level mi idzie, także tutaj wszystkiego się dowiecie. No i jeśli ktoś na jeszcze nie ma właśnie tego 220 levela, bądź chce na dobić sobie jeszcze troszeczkę leveli, żeby lukać jakiś styl, żeby mieć po prostu jakąś folię, to po prostu obejrzyjcie ten materiał, najlepiej właśnie cały, i dowiecie się jak najwięcej i po prostu być może uda wam się dobić ten upragniony level. I tutaj też odpowiem na najczęstsze pytania, jakie mi zadajecie, dlatego że mam spisane takie i po prostu wszystkie takie główne kompendium wiedzy jest na temat zbijania expa, przynajmniej w tym sezonie, ale jest to również na pewno tutaj na inne sezony również jakby działające, dlatego że mniej więcej we wszystkich sezonach wbijamy podobnie level. Ja już tutaj zabieram się na przekazywanie wam wiedzy, jednak wy jeszcze pamiętajcie o subiku, apeczce w górze, dlatego że kanał cały czas się rozwija, codziennie są streamy na żywo wieczorami i codziennie są odcinki. Byłbym mega wdzięczny, jakbyście zostawili subika. Dodatkowo, jeśli chcecie mnie wesprzeć, wpiszcie kodik SAYCAMFER do sklepu i wtedy z każdym zakupem na mój kod wspieracie kanał w rozwoju, więc jeśli jakoś wam pomogłem z levelem, to możecie wpisać kodik, zostawić suba i lecimy. Dobra, od czego sobie zaczniemy? Mam rozpisane właśnie kilka etapów, no i tutaj po prostu powiem wam, jak ja wbijałem level, jak szybko wbijać level i powiem wam, jakie rzeczy są właśnie opłacalne do robienia, a jakie nie, dlatego że podczas wbijania levela w Fortnite jest tak, że możecie grać na przykład 10 godzin dziennie i wbić dużo mniej levela niż jakaś osoba grająca godzinę, tylko że grająca właśnie jakby z tymi moimi poradami, czy po prostu grająca dobrze z głową i wiedząca co robić. Zacznijmy sobie właśnie od pierwszego i głównego jakby głównej rzeczy, którą ja po prostu stosowałem wbijając level. Jest to karta medali. Dlaczego karta medali jest najważniejszą rzeczą tak naprawdę w wbijaniu leveli? Otóż od jakiegoś czasu Fortnite zrobił kartę medali. Jest to coś takiego, że po prostu mamy jakieś tam jakby achievementy, mamy jakieś tam cele, typu na przykład właśnie dać obrażenia zemki, dać jakieś tam broni obrażenia, zebrać ileś tam matów i za to dostajemy bardzo dużo expa. To dostajemy za jeden właśnie etap 15 tysięcy expa, a mamy łącznie chyba 60 czy tam 70 kart medali i każda ma około tam chyba 5-6 nawet etapów, więc jeśli szybko przemnożymy, każda karta średnio powinna dać nam około level, niektóre nawet więcej niż level, także jest to mega duża expa, szczególnie że karty medali robi się mega szybko. Jakie karty medali robić? Już mówię. Oczywiście nie musicie robić wszystkich kart medali, ja mam bardzo dużo kart medali nieporobionych, niedokończonych, bo ja tego nie fokusowałem, tylko ja po prostu dosyć dużo grałem na katarenek i po prostu sobie tam siedziałem, grałem coś i mi się samo nabijało, ale jakoś tego specjalnie nie tryhardowałem. Ja mam, myślę, tutaj ponad połowę na pewno tej karty zrobionej. Jeśli zrobiłbym całą, myślę, że wbiłbym jeszcze z 30-40 leveli nawet, dlatego że naprawdę mam dużą część niezrobioną, ale po prostu mi się po prostu już nie chce, bo ja mam wszystko odblokowane. Jaką kartę medali robimy? Najważniejszą kartą medali jest karta medali zagranie. Dlaczego? I to rozumiem przez karta medali zagranie. Nie róbmy jakichś kart medali specyficznych, na które trzeba się dużo natrudzić, ale róbmy karty medali typu zbierz materiały, zadaj obrażenia z jakiejś broni, zrób tam likwidację, serii likwidacji, zrób tam jakieś właśnie podniesienia teammate'ów. Dlaczego to jest najważniejsze? Dlatego, że to robi się mega szybko. Nie oszukujmy się, jeśli mamy zadanie na przykład zbierz ileś tam tysięcy matów, na przykład podnieś ileś tam razy przyjaciela, zabij ileś tam razy przeciwnika, powal na przykład tam przeciwnika czymś, zrób na przykład tam zniszcz ileś tam drzew, weź na przykład przetrzęść przeciwnika, gdzie jest właśnie jego teammate, za to wszystko dostajecie expa. Jeśli to robicie i gracie po prostu to robi się na takim chillku, że jesteście mega, mega szybko w stanie wbić level. To po prostu wam się stakuje i za samo granie macie mega dużo levela, dlatego że jeśli robicie na 10 takich różnych właśnie kart, tam przyłóżmy jednego właśnie, czy tam jednego dnia, czy tam jakaś właśnie w godzinę, dwie, to jesteście oczywiście w stanie wykonać, to po prostu wbijacie ten 1-2 levele dodatkowo, tak naprawdę za darmo, bez żadnego właśnie jakby tutaj wysiłku, bo po prostu gracie. Minimalnie możecie sobie sprawdzić, jakie tam po prostu macie rzeczy, no i starać się je robić, ale oczywiście grać sobie na chillku i róbcie. Kolejną rzeczą, którą warto robić, są daily. Ja daily, przyznam szczerze, nie robiłem za bardzo, dlatego że mi się po prostu nie chciał. Jeśli ktoś ma taką sytuację, że musi dobić level, no daily po prostu róbcie. Dlaczego? Dlatego, że daily są mega opłacalne, bo jedno daily daje właśnie 10 tysięcy expa, daily mamy 5, czyli szybka matematyka,
cały jakby dzień zrobienia tutaj zadań, tych daily, daje nam ponad pół levela. To jest bardzo dużo, dlatego że daily jesteście w stanie zrobić w jednym meczu, no i macie pół levela właśnie za jeden dzień. To po prostu jest dosyć dużo, dlatego że jest dodatkowy i robi się to mega szybko, także nie skipujcie tego, bo dużo osób pomija daily, jaka tryharduje wyzwania, zapomina o tych daily, no ale jeśli właśnie przez tydzień zrobicie daily, to już macie tam te 3-4 levele. Zawsze coś, tutaj niestety dużo czasu może już nie macie na to, no ale też pamiętajcie o tym, że jeśli wam zabraknie ten level 2, zawsze wam te daily pomogą, także róbcie je, naprawdę warto. Potem kolejną rzeczą właśnie jest to, żebyście robili misje. O jakie misje chodzi? Chodzi o misje z eksem, misje tygodnie. Jak ktoś wie, ja nagrywam wszystkie poradniki do misji, z tego powodu, że niektóre misje są ciężkie, niektóre są łatwe, ale ja zawsze na moich poradnikach pokazuję właśnie, jak zrobić misję, żeby po prostu nie stracić dużo czasu. Jeśli potrzebujecie levela, nie macie porobionych misji, to w tym momencie po obejrzeniu tego filmu włączcie sobie wszystkie po kolei właśnie moje wyzwania, które nie macie zrobionych i oglądajcie. Jedno wyzwanie u mnie tam około trwa 2-3 minuty, jeśli jest to zadanie normalne. I po prostu w tym czasie tak naprawdę lecicie sobie, robicie z moim jakby filmikiem wyzwanie i macie zrobione. W ciągu paru godzin jesteście robić wszystkie wyzwania tego sezonu. Jeśli robicie wszystkie wyzwania tego sezonu właśnie, jesteście myślę w stanie wbić spokojnie tam 50 czy tam nawet 70 leveli. Tak zależy, też pamiętajcie o tym, że od setnego levela jest dużo mniej expa na level potrzebne. I też na przykład samo daily time ma dać na przykład mam te 3 i 3,5 levela. Ja tutaj mówię na wartościach podstawowych do setnego levela. To na przykład jak wbijecie setny, to może wam dać nawet 10, bo tam jest bardzo mało expa potrzebne i on potem dopiero się zwiększa. Także pamiętajcie o tym, że właśnie te levele po setce idą na początku dużo łatwiej. No i tutaj właśnie wracając do tych misji, misje róbcie, dlatego że dużo osób pomija te misje, mówi, a dobra, tam ja sobie jakoś tam dorobię, dobiję tego expa, pogram i będę miał. Nie, tych misji nie skipujcie, one w tym sezonie dają troszeczkę mniej. Ale po prostu jeśli je wszystkie zrobicie, to w tym momencie nawet jeśli byście kupili dzisiaj karnet, to w 2-3 dni jesteście w stanie na chilku zapełnić cały karnet, grając naprawdę, nie wiem, może 2-3 godziny dziennie. Jest to autentyczna informacja, dlatego że właśnie ja z moim kolegą sobie graliśmy, z moim sąsiadem Baksiem, i on właśnie wbijał karnet od nowa i dosłownie w parę dni grając jakieś tam arenki, praktycznie nie robiąc misji, same one się robiły, wbił setny level, także mega, mega łatwo można to zrobić. No i po prostu róbcie te misje, wejdźcie sobie wszystkie moje poradniczki, obejrzyjcie, które nie macie zrobionych, u mnie wszystkie misje znajdziecie. Po prostu poróbcie je, warto, dlatego że macie naprawdę fajne expa za to, szczególnie, że teraz są dodatkowe jakby eventowe takie wyzwania na dobicie expa, jest to szaleństwo expa chyba. I te wyzwania, które teraz się pojawiają w grze, te właśnie wyzwania expa dodatkowe, dają wam dużo więcej expa, dlatego że są to wyzwania etapowe i tam chyba macie nawet cały level za jeden etap, chyba jakoś tak. Bardzo dużo z tego jest, ja te poradniczki też tam nagrywałem, te cięższe, także też możecie odpalić sobie, po prostu je zróbcie. Wiem, że te questy może nie należą do najciekawszych, te obecne, ale no warto je zrobić, żeby tego expa mieć, no bo jeśli komuś zależy na levelu, no to powinien się ratować po prostu w jakikolwiek sposób, żeby to szybko robić, a nie nakaz jeszcze marudzić, że po prostu to jest nudne, także polecam to zrobić. No po prostu darmowy exp daje wam dużo, no i jest to jeden z szybszych też sposobów na zrobienie i też nie zostało wam jakoś mega dużo już do tego końca sezonu, więc warto się skupić, przemęczyć je, nie wiem, dzień, dwa porobić te misje i wbić ten upragniony level. Tutaj oczywiście odsyłam do moich poradników. No i tutaj powiem jeszcze, że będzie jeden tydzień wyzwań, z tego co pamiętam, będzie jeszcze tydzień czwarty. Także też jeszcze, jeśli komuś brakuje parę leveli, będzie mógł sobie na spokojnie dobić tymi wyzwaniami. Dodatkowo mamy kolejną rzecz, coiny z expem. Coiny z expem, jest to taki temat, że nie wiem czemu właśnie gracze nie lubią tych coinów z expem. Ja już wam tłumaczę, co chodzi. Coiny z expem są takie monetki na mapie, które po prostu dają wam expa. One są mega niedostępne według mnie, dlatego że właśnie bardzo dużo osób ich nie robi. Praktycznie tych coinów nikt nie robi, mało kto je robi i to właśnie wiem po moich filmikach z coinami. Dlatego że nawet właśnie jeśli nagrywałem ukryte zadania, które dawały tam troszeczkę expa, to miały te wyzwania, filmiki dużo więcej wyświetleń niż nawet poradniki do coinów z expem, gdzie coiny z expem dawały dużo więcej expa, no i były dużo bardziej opłacalne. Dlatego zróbcie te coiny z expem, jeśli ktoś nie wie, już tłumaczę o co chodzi. W Fortnite od tego chyba rozdziału mamy coś takiego, że mamy takie monetki z expem na mapie. Są one rozłożone randomowo i Epic co tam tydzień dodawało takie monetki. Ja nagrywałem poradniki do nich i one znajdują tam się w każdym tygodniu w jakichś miejscach. Tych monetek jest dosyć dużo, dlatego że z każdego tygodnia jesteście tam w stanie około chyba level, czy nawet tam półtorej levela zrobić samymi coinami, plus macie do tego kartę medali. Jeśli zrobicie wszystkie coiny z expem, prawdopodobnie wbijecie z kartą medali, myślę spokojnie 10-20 jak nie więcej leveli.
Myślę, że tutaj spokojnie nawet do 30 leveli może siąść, dlatego że koń z expem daje wam troszeczkę tam expa, zielony daje wam chyba 5000, jakiś tam chyba niebieski tam 10000, jakiś fioletowy 10 i chyba złoty 15000 expa i jest 10 tygodni tych coinów. Dodatkowo każdy coin z expem ma swoją kartę medali. Macie tam chyba 4 czy tych 5 czy 6 właśnie rodzajów właśnie coinów i każdy ma parę etapów ze zrobieniem coina z expa i tak naprawdę za samą kartę medali jesteście w stanie wbić parę leveli. Za same właśnie coiny jesteście w stanie wbić dużo leveli. Warto zrobić, to nie zajmuje czasu. Jak zrobić te coiny z expem, to jest naprawdę przyjemne. Włączacie sobie filmik u mnie są praktycznie wszystkie tygodnie właśnie coinów z expem. No i jedne co musicie zrobić, to po prostu latać w wyznaczone miejscówki i zbierać takie monetki. One znajdują się na mapie, ja na moich poradnikach pokazuję wszystkie. I tak naprawdę zebrać jeden tydzień coinów z expem zajmuje tam mniej więcej 5-10 minut, zależy jak szybko to robicie. I tak naprawdę w te 50 minut macie za darmo właśnie ten jeden czy tam dwa levele i jest to mega opłacalne, ja to polecam, dużo osób tego nie docenia, no i niesłusznie, bo potem właśnie kadnie, którzy nie mogą dobić levela i całkowicie zapominają o tych coinach, wydaje mi się, że pik słabo te coiny nagłaśnia i właśnie słabo ludzie z nich korzystają, więc skupcie się na tych coinach, jeśli ktoś nie ma zrobionych, bo są one mega opłacalne i mi na przykład całkiem fajnie zboostowały level, no bo po prostu co tydzień wbijałem sobie tam dodatkowe levele z tymi coinami. One pojawiały się co tydzień i w tym momencie jest 10 tygodniów jakby coinów z ekwem i są one do odblokowania właśnie tak jakby zaległe, także nawet w tym momencie możecie iść i te coiny zebrać. Kolejną rzeczą, jaką wam powiem, są ukryte zadania. Tak, w Fortnite jest coś takie jak ukryte zadania, jednak na tym raczej się tutaj nie skupiajcie za bardzo. Dlaczego? Z tego co wiem, te ukryte zadania są jakby limitowane czasowo. Z tego co widzowie mi pisali, ja robiłem wszystkie jakby ukryte zadania od razu i wrzucałem na YouTube'a, ale widzowie pisali, że potem już niektórych misji nie mogli odebrać. Nie mam pojęcia, czy ze wszystkimi tak jest, czy nie. Możecie sobie sprawdzić, u mnie są poradniczki do właśnie tam chyba wszystkich ukrytych zadań, no i są zadania typu podejdź do jakiegoś gnoma, pogadaj z jakimś gnomem, kliknij jakiegoś gnoma, wycel jakiegoś gnoma, zbierz jakieś tam beczki gnomów, coś w tym stylu, po prostu zbierz królowe ludki i to jest tak naprawdę tyle. Jest to mega chillowe i zajmuje to najczęściej koło minut tylko i często daje wam tam nekat 1/4 levelu, level, pół level, zależy jakie zadanie. Jest to mega szybkie, no i daje nawet fajny ekspekt za taki czas, także warto sobie jakby z tego korzystać. Tylko nie wiem, czy to możecie jeszcze odblokować, nie zagwarantuję wam, ale jeśli ktoś naprawdę potrzebuje tego expa, sprawdźcie sobie moje filmiki z ukrytymi misjami, u mnie po prostu wpiszcie na kanał ukryte misje i sobie znajdziecie i sprawdźcie, jeśli będziecie mogli wykonać, to je wykonajcie, jeśli nie, no to odpuśćcie je, one jak aż tak dużo jakby expa nie dają, jednak za zrobienie wszystkich parę leveli by wam weszło, także warto po prostu na następne sezony jakby śledzić mój kanał i robić je od razu, no bo najczęściej to było takie, że tylko poleć gdzieś tam na lokację, pogadać z gnomem, no i dostawałeś tam nekat pół levela. Fajny deal, ja korzystałem naprawdę spoczko. No i teraz tak naprawdę powiedziałem wam chyba wszystkie rzeczy, które miałem na szybkie wbijanie expa. Teraz omówimy sobie jeszcze kolejne rzeczy, typu granie, jakie tryby grać, żeby właśnie wbić. Jednym z takich trybów, żeby wbić mega dużo levela expa, jest tryb Marvela. Dlaczego tryb Marvela? Już tłumaczę, jeśli mamy kartę medali, tutaj z kartę medali z tymi trybami Marvela, no to po prostu możemy zrobić ją na jakby trybie Marvela w sposób bardzo szybki. Chodzi tutaj o kartę medali Marvela, ale właściwie o supermoc. Epic nie powiedziało nam, jak mamy robić jakby te karty medali, tylko po prostu możemy je zrobić we własny sposób. Chodzi dokładnie o to, że jeśli pójdziemy na tryb właśnie tutaj Marvela, to możemy właśnie zrobić sobie szybko jakby te misje z kartami medali, z tego powodu, że po prostu tam mamy tylko supermocy. Chodzi o to, że jeśli mamy 10 tysięcy za jakimś impulsorem Ironmana czy coś, to możemy iść na tryb Marvela, w którym po prostu tak naprawdę w ciągu chwili zrobimy całe zadanie. Ja skorzystałem z tego i jest to właśnie sposób, który dużo graczy nie wie, że można tak robić. Ja go polecam. Chodzi o to, że jeśli w Fortnite mamy jakby tryb tutaj Marvela, to jest taki tryb dodatkowy. Przepraszam, że troszeczkę może się zaplątałem, ale już postaram się sprostować. Jeśli w Fortnite mamy dodatkowy tryb Marvela, jest to właśnie taki fanowski tryb, jakby taki knockout. I tam jeśli wejdziemy, mamy same super mocy jakby. Jeśli wbijemy sobie tam i pogramy, to kartę medali robimy na mega, mega szybko. Mam nadzieję, że czaić o co chodzi, że tam po prostu korzystamy jakby z samych supermocy, bez żadnych innych rzeczy. Jest to mega przydatne, dlatego że na zwykłym trybie, nekat, jakbyście mieli Ironmanem zadać, nie wiem, 10 tysięcy damage'a, no jest to niewykonalne, a na trybie Marvela zadajecie parę tysięcy damage'a samymi jakby tutaj supermocami i jest to mega właśnie przydatne i ten tryb nie zawsze jest też, on nie zawsze jest,
ale on prawdopodobnie jeszcze wróci i jeśli musicie go zrobić, to po prostu jeśli nie macie właściwie go zrobionego, to ja tutaj polecam właśnie poczekać, bo on prawdopodobnie jeszcze wróci. Wydaje mi się, że ten tryb wróci i wtedy będziecie mogli sobie go zrobić. Tutaj przepraszam, tak jakby zaplątałem to, no ale no troszeczkę właśnie niejasno może to chciałem wytłumaczyć, ale mam nadzieję, że już poprawiłem i mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Napiszcie właśnie, czy już dobrze wam to sprostowałem z tym trybem Marvela, jak nie, to najwyżej wytłumaczę gdzieś tam w komentarzach. No na filmie może jednak to troszeczkę źle powiedziałem, także przepraszam. No i jeszcze tutaj chcę powiedzieć o trybie na parzankę. Dużo osób właśnie mówi, że na solo, duo, arenkach najszybciej się wbija ekspa. Nie, najszybciej ekspa wbijecie na parzance, jeśli potrzebujecie jakby z trybu ten exp, z tego powodu, że po prostu na naparzance dostajecie mega dużo expa za właśnie kile i za takie rzeczy, dlatego że na parzance robicie 20-30 kili i tam mecz trwa 8 minut i dla porównania testowałem właśnie to. Jeśli pojedziecie na naparzankę, zrobicie sobie giereczkę, to tam w 8 minut macie około tyle expa, co na zwykłym solo w 20-30 minut. I to jest autentycznie. Testowałem to, dlatego polecam na palankę do zwykłych trybów do gry, dlatego że tam macie dużo więcej ekstra. Jeśli mielibyście jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ja już tutaj nie będę raczej przedłużał. Wydaje mi się, że wszystko dobrze wytłumaczyłem. No i mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je śmiało w komentarzach. A ja już nie będę przedłużał. Dajcie znać, czy wbijacie 220 level. No i generalnie, jak wam właśnie idzie to wbijanie, czy będziecie tryhardować, czy wam ten filmik pomógł. Dajcie znać, ja już tutaj będę się żegnał, także dziękuję bardzo za uwagę. No i byłoby to na tyle, także dzięki, następnego, trzymajcie się, cześć!